Przebywanie długo w pomieszczeniach klimatyzowanych lub niewietrzonych może powodować bardzo nieprzyjemne uczucie suchości oka. Jak radzić sobie z tym problemem? Na to pytanie odpowiada okulista Anna Otto. Jednym z częstszych powodów zgłaszania się pacjentów do okulisty jest uczucie suchości, pieczenia, uczucie ciała obcego po całym dniu pracy biurowej, wymagającej patrzenia na monitor, często w pomieszczeniach klimatyzowanych, z białym światłem, bez dostępu do naturalnej wilgotności powietrza, czyli bez możliwości otworzenia okna w biurze. U takich pacjentów często stwierdzamy objawy suchego oka, czyli zaburzenia w strukturze filmu łzowego, które dają właśnie tego typu dolegliwości. Film łzowy jest bardzo ważną, jego kompletność jest bardzo ważną warstwą ochronną oka, ponieważ znajdują się tam czynniki bakteriobójcze i w każdym razie ciągłość warstwy filmu łzowego daje właśnie komfort posługiwania się oczami, brak dolegliwości typu suchość i musimy, może jeżeli jesteśmy stale narażeni na te bodźce, o których mówiłam, powinniśmy dbać o stałość filmu łzowego, przede wszystkim dużą ilością płynów, które powinno się wypijać w ilości co najmniej 2 litrów dziennie, oraz miejscowym zakrapianiem, czyli wpuszczaniem sobie kropli w postaci sztucznych łez. Teraz jest na rynku cała gama i od bardzo długo utrzymujących się na rogówce do takich, które wymagają częstszego zakrapiania, prostszych, ale wszystkie służą. Najlepiej tolerowane są krople bez konserwantów, czyli takie, które konfekcjonowane w takich maleńkich, plastikowych aplikatorkach jednorazowych nie zawierają konserwantów, bo z jednej strony mamy działanie sprzyjające w postaci nawilżenia, ale jednak konserwanty zawarte też trochę nam uszkadzają film łzowy. Także taka jest. Częste mruganie odtwarza warstwę filmu łzowego. Każde mrugnięcie daje taki efekt, że ta powłoka się odtwarza, więc można sobie narzucić, pracując przy komputerze, taką dyscyplinę, żeby trochę częściej niż swobodnie, czyli niż robimy to nieświadomie, mrugać po prostu. I też będzie to dawało efekt. Jeżeli jest to możliwe, nie kierować nawiewów klimatyzacyjnych, jakieś powietrza na wysokości twarzy, oczu, to należy też wyeliminować.